Witam bardzo serdecznie w grze 4Pa na Commodore C64. Gra wydana w 1987 roku, a napisana przez Andersa Jensena. Gra jest w języku duńskim, więc zobaczmy jak to wygląda. Po wciśnięciu spacji pojawia się menu, w którym mamy gracz przeciwko graczowi. Gracz przeciwko komputerowi. datamat to komputer, tak mi się wydaje. Albo komputer przeciwko komputerowi, który tryb wybrać? No myślę, że drugi, czyli grać przeciwko komputerowi, zobaczymy. No i mamy szpile, czyli to jest właśnie gracz, czy szpile, nie wiem, ja tak bardziej po niemiecku, czy tam jakby. Więc dam na D na przykład. Tak czy jak klikamy D, to spada nam oczywiście nasz pionek. I teraz myśli komputer zacnie. Więc gra polega na tym, aby ułożyć w linii prostej w poziomie, w pionie i po skosie cztery jednakowe kolory, aby wygrać. Więc zobaczymy, na ile uda mi się to zrobić z komputerem. Czy komputer jest na tyle? Tutaj inteligentny. Jak na razie. E, no dobrze, może spróbuję go przechytrzyć. Zobaczymy, czy się skapnie, czy raczej nie. No, jak widać, komputer jest kompletnym e, in, imbecylem w tym momencie. No, żeby nie zauważyć czegoś takiego, to jest jakaś katastrofa. No i teraz pod spodem się pojawia. Czy chcemy zagrać jeszcze raz? E, więc mamy OM. E, to wejście do menu. Ja to jest tak. Nej to jest, że nie. Jeśli damy O, e, to oczywiście program wróci do głównego menu. E, więc zobaczmy, jak komputer gra ze sobą, bo ze mną przegrał praktycznie od razu. Więc wybiorę trójkę. No i zobaczymy, jak sobie komputer z komputerem poradzi. No, widać, że sztuczna inteligencja zawodzi akurat w tej grze. No bo tak przegrać to aż wstyd. Zwykle to komputer mnie rozwala na funty sterlingi za każdym razem. A tutaj w tej grze poszło mi bardzo łatwo. Gra jest napisana w Basicu. Później zrobię listing programu. No właśnie zobaczymy. No teraz powinien niebieski dać w D. Czy on go da w D. No tak jak myślałem, że po prostu jest jakimś półgłówkiem kompletnym, no, no ten przynajmniej sobie prawda, to wstawił e, więc dobrze. Więc zatrzymam program. O, widzę, że nie widać go. Nie widać czcionek, bo są czarne, więc uruchomię grę jeszcze raz i teraz dam Escape. Wtedy będę miał przynajmniej czcionki pomarańczowe i wylistuję program. Proszę bardzo. Czyli, jednym słowem, mamy tutaj sposób na to, jak zaprogramować komputer, aby był imbecylem w tego typu. Grze, więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na Commodore C64.